dzisiaj, dziewczyny, będziemy robić? Siać. A co będziemy siać? Widzicie? Ogórki, cukinie, dynie, kawaczki, patisony i wiele, wiele innych. Dzisiaj będzie taki odcinek troszeczkę ogrodniczy. Co my tutaj mamy? Dziewczynki, tak w dużym skrócie ja wszystko poopowiadam. Mamy tutaj przygotowane paletki. Tak, mamy przygotowane pojemniczki, takie doniczki, które są, to są używane doniczki, które dostaliśmy po jakichś sadzonkach, ale też, ponieważ niektóre roślinki chcemy, żeby były większych, więc mamy tutaj po takich, to są bardzo dobre, po serkach pojemniki. Ja zaraz rozgrzeję śrubokręt i zrobię tutaj otwory w tych pojemniczkach, bo ich nie ma, żeby roślinki nie stały po prostu w wodzie. Paletki mamy do ogórków, bo tych ogórków będzie więcej. Przy okazji, bo Grzesiek nie ma czasu, bo to ja tutaj w tym roku takie rzeczy robię, więc ja wam powiem, że akurat te paletki się u nas bardzo sprawdzają, bo my mamy bardzo małe mieszkanie i w tym małym mieszkaniu taka paletka jest idealna na nasze akurat warunki, jeśli chodzi o parapet. Mamy też, w zeszłym roku miałam mniejsze, albo próbowałam z jakichś na przykład pojemniczków po jajkach wykorzystać właśnie pojemniczki po jajkach, ale te wszystkie rzeczy były dużo, dużo węższe, bo pojemniki po jajkach są takie. W ten sposób zostawała mi tutaj taka jakby przestrzeń jeszcze, której w życiu nie mogłabym zagospodarować, bo już tam nic nie postawię. Kwestia oszczędności miejsca zadecydowała, że w tym roku zakupiłam taką oto paletkę. 7, 8, 9, 10. 10, no pięknie liczysz. No a w sumie jak są, ponieważ są 3, tak, po 10, więc mamy w sumie 30 takich pojemniczków. Dziewczyny zaczynają działać, przerzucają ziemię najpierw tutaj. Mam palet! Róża, ale tą małą łyżeczką to będziemy tutaj tydzień czekać, aż ty to zrobisz. A czemu warto z dziećmi takie rzeczy robić? No po pierwsze, dlatego żebyśmy robili to razem, wspólnie, rodzinna zabawa, rodzinne wykonywanie różnych czynności. A oprócz tego, dzięki temu dzieci rozwijają swoje umiejętności manualne, poznają od początku do końca w praktyczny sposób, jak z ziarenka powstanie nam roślinka i będziemy mogli zbierać owoce. Ty, Jasminka? Podoba ci się? Daj kamerę, mama. Ponieważ wiem, że na kanale w Szumilesie są fanatycy kompostu i tematu kompostowego, proszę bardzo, dla was te 3 sekundy. Oto nasz kompost z bliska. Mam nadzieję, że jeszcze później zobaczycie nasze piękne dżownice. Będziemy teraz siać ogóreczki z dziewczynami. To jeszcze wam tylko powiem, tak ogrodniczo, wyjątkowo, że mamy ogórki, takie dostaliśmy na próbę, więc zobaczymy i tutaj, ale większość to tu ja mam, będziemy z takich ogórków korzystać. Co, dziewczyny? Nie siedzieć, tylko do roboty, do roboty! Czekaj, daj rączkę, Róża. O, mam dowód, że mamy dżownicę. Tylko ta jest jakaś malutka. Tyci, tyci. Ale będziemy szukać jeszcze większych. O, jak się porusza. Ludzie, jak nas jest zdanie. Widzicie to? Mamo, chodaj mi ręką. Ty chcesz na rękę? A nie będziesz się bała? Nie. Nie, nie będziesz się bała? No dobrze. Pokaż tutaj. Teraz ja chcę. Teraz ja chcę. No, to teraz daj Lili. Ty nie napadam patrz. No i co, łazi? Tak. Mamo. Rusza się, delikatnie. Łaskocze delikatnie.
I widzicie, to jest świetna zabawa sensoryczna. To jest właśnie taki bardzo prosty sposób, czyli pokazanie dziecku właśnie wielkości takich ziarenek, że mogą dotykać, poczuć różnice, potaplać się trochę w ziemi, podotykać, połaskocze nas dżownica. No to wszystko na pewno pobudza rozwój naszego dziecka. Pozostaje nam jeszcze tylko przyklejenie etykiet. I to, co dzieci lubią najbardziej? Podlać. Podlać? Tak? No oczywiście, że tak. Mamy, ja umiem podlać. No, przykleję. O, pięknie, artystycznie. Zamykamy i dziewczyny będą obserwować każdego dnia, kiedy te nasze ogóreczki wykiełkują. Co dziewczynki dostałyście? Dynie. Dynie i dynia jest zupełnie inna, tak? Tak. To są takie duże nasionka. Tak. Duże nasionka, róża ma jeszcze większe, bo to jest taka makaronowa, a ty masz troszeczkę mniejszą Hokkaido, tak? Czyli to będą takie małe dynie, a te będą troszeczkę takie podłużne, większe. Tak. Tak? Tak. No i tak. Do nich będziemy mieć takie też większe pojemniczki. Dziurkę robimy większą. Tak, dziurki robimy większe po środku i wkładamy. O tak? O tak. O tak, jak ja? Tak, bardzo ładnie. Tak, róża też, super. A ja zakopuję. I bawimy się ziemią. Ale mokro. Mokro? Bawimy się. Trochę głębiej, kochanie, jeszcze, wiesz? Róża. Masz jeszcze jedną, czy już zjadłaś to nasionko? Nie, ja nie zjadłam. Nie zjadłaś tego nasionka? Nie. No to dobrze, to wsadź tutaj. Głębiej troszeczkę, tak. O, dobrze. Ja mam może być. Dziurki. Dziewczyny się już tak wyrobiły, że Lili robi dziurki. Róża wkłada, ta już przygniata, już normalnie mogę wyjść, tak? Tak, już wszystko same robicie? Tak. No właśnie, matka już jest niepotrzebna. Już nauczone, obrobione. Tutaj zrobiłyśmy kiwano. Tutaj mamy melony. Tak? No. Ja cię tu nasiłowcie! Podobają ci się te ziarenka? Malutkie? Tak. Czyci. To ty tu tak, wiecie co zrobimy? Tak położymy tutaj, tak tu porozsypujemy i delikatnie tylko przykryjemy, ale nie w jednym miejscu, żeby było, kochanie. No nie wiem, co z tego będzie, to wszystko będzie chyba w jednym miejscu. No ale dobra. Przy okazji to jest cykoria. Mała ogrodniczka w akcji, podlewasz? Tak, wszystko już podlane? Nie, jeszcze nie? Tutaj jeszcze nie podlałaś? Tak. Dobra, no to podlewaj. Postawiliśmy na parapecie, jak widzicie, idealnie cały parapet zajęty. To co dziewczyny, my będziemy tutaj jeszcze dalej zaraz siać i w ogóle jeszcze mamy i cukinię, i kabaczek, i patisony, więc jeszcze trochę nam się zejdzie, prawda? Tak. Polecacie takie zabawy? Tak. Buziaki? Pa, pa. Pa, pa.